Studniówka. Pierwszy, najważniejszy bal w życiu. Schody zaczynają się pojawiać wtedy, gdy dyrekcja nie wyraża zgody na jego organizację na szkolnej hali. Tak było w przypadku pierwszego liceum. Studniówka od zawsze odbywała się w szkole. Jednak ta najbliższa stanęła pod znakiem zapytania. Gdzie się odbędzie i czy w ogóle maturzyści będą mieli swój pierwszy bal? Z dziewczynami pochodziliśmy do dyrektora, aby porozmawiać z nim na temat tego, czy on wynajmie nam salę, czy udostępni. No i dyrektor na początku oczywiście się zgodził, prawda, że nie ma żadnego problemu. No i pewnego dnia, gdy przyszliśmy do niego porozmawiać, że chciałybyśmy przedstawić nasze pomysły Radzie Rodziców, no to pan dyrektor stwierdził, że chyba nam jednak nie udostępni tej hali. Co było przyczyną zmiany decyzji? Dyrektor bał się tego, co może zdarzyć się na studniówce, opowiada uczennica. Głównie chodziło o alkohol. Uczniowie, skoro wiedzą, że jest taka impreza, przecież nie przychodzą po to, żeby się napić, tak? I co dalej? Dyrektor zażądał tego, żeby opłacić salę? Znaczy, ja nie wiem, bo ja nie brałem udziału w dyskusjach, bo rodzice walczyli o to, żeby jednak ta studniówka była na hali, ale no, dowiedzieliśmy się tylko tyle, że będziemy musieli zapłacić za wynajęcie jakby. Dyrektor zażądał 70 zł za godzinę wynajęcia sali, co w przeliczeniu za samą imprezę, jej przygotowanie oraz sprzątnięcie daje kilka tysięcy złotych. Uczniowie, jak i rodzice postawili jednak na swoim. Zrobiliśmy wszystko, żeby była, bo to jednak jest tradycja tej szkoły, że studniówka odbywa się na hali. Zasady wynajmu sal czy obiektów sportowych reguluje zarządzenie prezydenta miasta z grudnia 2011 roku. Odnosząc się do niego, w przypadku pierwszego liceum ogólnokształcącego ustalono, że nie będzie pobrana żadna opłata za salę gimnastyczną na czas trwania studniówki. PKP wybrało nową lokalizację dworca w Suwałkach. Skąd ta zmiana? Inwestycja ma być częścią infrastruktury Rail Baltiki. Rail Baltica to linia kolejowa, która wraz z połączeniem drogowym Via Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego. W związku z tą inwestycją trzeba było wybrać nową lokalizację dworca PKP. Po długich, długich negocjacjach i rozmowach jest obszar wskazany na wysokości byłych zakładów płyt wiórowych w stronę tam bocznicy kolejowej PEC-u. Tam, gdzie my pierwotnie proponowaliśmy, bo najpierw kolej chciała zlokalizować stację przelotowo tutaj na wysokości, zaraz po prawej stronie ulicy Sejneńskiej, tutaj gdzie płynie Czarna Hańcza. Potem my proponowaliśmy dwa rozwiązania, albo tutaj na rogatkach miasta, jak się wjeżdża do Suwałk na osiedle Polna 2, po prawej stronie, tam jak jest zjazd droga na ulicę Staniszewskiego do Płocicna, tam jest w tym trójkącie można byłoby zlokalizować, bądź drugą lokalizację, to o której mówiłem. PKP proponuje miastu odkupienie zabytkowego budynku obecnego dworca, jednak władze Suwałk nie są im zainteresowane. Co się z nim stanie, nie wiadomo. Tak jak nie wiadomo, kiedy powstanie nowy dworzec. Zarząd Województwa Podlaskiego utworzył budżet obywatelski na ten rok. Pieniądze już zostały rozdane. Niestety nie trafiły do Suwałk. Budżet obywatelski dla mieszkańców regionu utworzono po raz pierwszy. W wysokości 100 tysięcy złotych. I jak już wiem, został rozstrzygnięty konkurs. Pieniądze zostały rozdzielone na różne działania społeczne. Czy to będzie telewizja internetowa, szkół wyższych, uczelni wyższych, czy to będą różnego rodzaju działania kulturalne. No, gama takich, nazwijmy to, potrzeb, czy też pieniędzy, które rozdziela się z tego budżetu obywatelskiego, jest naprawdę bardzo duża. Jest to nowa forma pomocy finansowej, która przyjęła się w całej Polsce. Budżet obywatelski jest to budżet tworzony przez organy rządowe lub też samorządowe dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, czy pojedynczych, czy też całych grup mieszkańców, ale przede wszystkim realizacja inwestycji w ramach tych inicjatyw lokalnych musi dotyczyć dużej grupy osób, dużej grupy społecznej. Jak mówi Jarosław Filipowicz, za wcześnie jeszcze mówić o tym, czy budżet obywatelski powstanie w Suwałkach. Oczywiście taki budżet obywatelski mogą utworzyć radni, którzy odpowiednio podzielą pieniądze budżetu miasta. Jak wiemy, budżet miasta jest tworzony w
końcu roku, październik, listopad. I jeżeli radni uznają, że taki budżet obywatelski należy utworzyć, no to na pewno on będzie. Nie wiem w jakiej wysokości oczywiście i czy na pewno będzie. W naszym mieście działają jednak inicjatywy lokalne, będące namiastką takiego budżetu. W zeszłym roku na inicjatywy lokalne wydano ponad 400 tysięcy złotych, z tego 300 tysięcy z budżetu miasta Suwałki. Dzięki temu zbudowano dwa place zabaw na ulicy Białostockiej między innymi, parkingi, remontuje się szkoły. Także można powiedzieć, że nasz budżet obywatelski suwalski jest 3 lub nawet 4-krotnie wyższy od budżetu wojewódzkiego. Jak zapewnia Urząd Miejski, nawet gdy budżet nie powstanie, mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć. Każdy z nich zostanie rozpatrzony indywidualnie. Suwałki odwiedził dzisiaj prezydent RP Bronisław Komorowski. Z władzami miasta oraz przedsiębiorcami spotkał się w Parku Naukowo-Technologicznym. Tutaj powitał go prezydent miasta Czesław Renkiewicz. Szanowni panie prezydencie, z wielką radością i atencją witam w Grodzie nad Czarnohańczą. Witam w Suwałkach, witam w Parku Naukowo-Technologicznym Polska Wschód. Witam w imieniu mieszkańców naszego miasta Suwalczan. Witam w imieniu licznie zgromadzonych tutaj przedsiębiorców, osób, które na co dzień tworzą miejsca pracy, zatrudniają pracowników, płacą również podatki i mają realny wpływ na rozwój naszego miasta, na rozwój naszego regionu. To suwalski przedsiębiorca musi być bardziej kreatywny, operatywny, przewidujący i tak naprawdę, szczerze powiem, musi włożyć więcej pracy i wysiłku w osiągnięcie sukcesu w swojej działalności gospodarczej. Z drugiej strony samorząd musi bardziej wspierać właśnie przedsiębiorczość, innowacyjność i władze tego miasta od już kilkunastu lat podejmuje się różnych działań, żeby zniwelować te różnice w atrakcyjności właśnie gospodarczej, w atrakcyjności inwestycyjnej. To w tym mieście od 5 lat zwalniamy firmy z podatku od nieruchomości, stosując tak zwaną pomoc de minimis z racji zatrudnienia nowych pracowników z tytułu właśnie zrealizowanych nowych inwestycji. To w tym mieście funkcjonują organizacje okołobiznesowe wspierające właśnie funkcjonowanie przedsiębiorstw, które mają w swoim pakiecie usług fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Wydawać by się mogło, że to dużo, ale to ciągle jest za mało w stosunku do tego, co powinno być. Niestety są różne niedostatki, chociażby brak infrastruktury, tej szczególnie infrastruktury drogowej, kolejowej. Prezydent Bronisław Komorowski już na wstępie przypomniał zebranym, że dla niego Suwałki i Suwalszczyzna są regionem bliskim sercu. Może dlatego zaczął od żartu. Proszę Państwa, jest takie niedobre, nieładne polskie powiedzenie, ale coś oddające szcząstki różnych naszych charakterów, że nic tak nie cieszy jak to, że u sąsiada krowa zdycha. Ja jestem sąsiadem z powiatu suwalskiego, bo jestem z obywatelem powiatu sejneńskiego, ale chcę Państwa zapewnić, że niesłychanie mnie cieszy to, że mogę widzieć rozwój Suwałk, mogę widzieć rozwój powiatu suwalskiego, całej Suwalszczyzny, całej tej części Polski, która często jest postrzegana przez pryzmat pewnych zapóźnień dziejowych, przez pryzmat dotychczasowych nieszczęść natury historycznej, które oznaczały, że tereny Polski Wschodniej rozwijały się wolniej. Dzisiaj widać, że dzięki głębokiej modernizacji całej Polski, dzięki dostępności także do środków Unii Europejskiej, a więc dzięki członkostwu i związaniu się ze światem zachodnim, a nie wschodnim, cała Polska, ale także i cała Polska Wschodnia i Suwalszczyzna uzyskuje zupełnie nowe możliwości i potrafi z nich skorzystać. Proszę Państwa, tak sobie to troszkę zaplanowałem, że przy okazji pokazania całej Polsce
poprzez podpisanie ustawy o otwierającej drogę do budowy nowoczesnego systemu obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, chciałem pokazać szypliszki, gdzie jest super nowoczesna cząstka systemu natowskiego, która jest częścią nowoczesnego systemu obrony naszego kraju i wyznacza także kierunek na nowoczesność, na przyszłość, stwarzając szansę na zagwarantowanie nam bezpieczeństwa, też w sposób nietradycyjny, a właśnie nowoczesny. I dzisiaj tak samo w tej chwili jestem tutaj w Suwałkach, w Parku Technologicznym, by pokazać, że idziemy konsekwentnie jako cały kraj, idziemy w kierunku nowoczesności, głębokiej modernizacji, głębokiej innowacyjności, nie bojąc się o to, że utracimy te walory, które tworzą Polskę, które tworzą społeczeństwo polskie, naród polski, także tutaj na Suwalszczyźnie, także w tym rejonie Polski. Bo przecież modernizacja, bo przecież nowoczesność daje się w pełni pogodzić i z tradycjami narodowymi, i z wiarą przodków, ale daje się także pogodzić z tradycyjnym pojmowaniem wartości. Tu na Suwalszczyźnie tą niezwykłą wartością jest z jednej strony środowisko naturalne, są walory krajoznawcze, przecież no, nieporównywalne, no może porównywalne, ale dla mnie przynajmniej niesłychanie przemawiające. Trzeba dbać o to, co kiedyś stanowiło tą wielką dumę tego regionu, a więc właśnie naturę, wspaniałą przyrodę, walory krajoznawcze, czarnochańcze, wigry, park narodowy. To wszystko jest wartością samą w sobie, ale to nie musi stać i nie powinno stać w sprzeczności z potrzebą unowocześniania naszego kraju, stwarzania nowych możliwości dla społeczności tutejszej. Pan prezydent był uprzejmy mnie zaprosić za 3 lata. Ja, panie prezydencie, no nie będę się przyznawał, że tu regularnie bywam, głównie na bazarze w Suwałkach. I bardzo to lubię, no i noszę jakieś ciężkie koszyki, więc na pewno będę wcześniej. Ja chciałem powiedzieć, że marzy mi się o tym, żebym stosunkowo szybko mógł tutaj dojechać, no może nie tą autostradą, o której pan mówi, ale już tymi unowocześnionymi drogami polskimi, które stworzą szansę na wykorzystanie jeszcze jednego bardzo ważnego atutu tych ziem. To także jest szansa na wykorzystanie szczególnego położenia. Nie tylko nad Czarnochańczą, nie tylko w pobliżu Cisowej Góry, nie tylko w pobliżu jeziora Wigry czy całej Puszczy Augustowskiej. To jest szansa na wykorzystanie położenia pomiędzy w rejonie przygranicznym, gdzie tuż za miedzą są sąsiedzi, którzy inaczej się rozwijają, a których rozwój może się odbywać także z korzyścią dla tego regionu. To jest właściwy kierunek działania. Wykorzystać wszystkie atuty, które gdzieś od Pana Boga są dane tej ziemi. Zarówno właśnie w wymiarze przyrody, niezwykłego krajobrazu, pracowitych ludzi i właśnie tego szczególnego położenia przygranicznego. Tego Państwu życzę, tego życzę również sobie, jako sąsiadowi powiatu suwalskiego. Dziękuję bardzo. Kilkudziesięciominutowa wizyta w Parku Naukowo-Technologicznym była okazją do szybkiego zwiedzania jednego z laboratoriów, a także wysłuchania krótkiej prezentacji Macieja Urbanowicza, młodego suwalczanina, naukowca, konstruktora pierwszego polskiego satelity. Panie prezydencie. Dziś na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się wojewódzkie mistrzostwa szkół podstawowych w piłce nożnej. Najlepsi okazali się gospodarze imprezy. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się 4 podlaskie podstawówki. Szkoła podstawowa nr 1 z Sokółki, szkoła podstawowa nr 26 z Białegostoku, szkoła podstawowa z Klausina i my, dwójka Suwałki Gospodarz. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki. Na zwycięzców czekały cenne nagrody. Wszystkie drużyny dostają puchary. Pierwsze 3 drużyny oczywiście dostają medale, złoty, srebrny i brązowy. Także nagrody, jeszcze wiem, że sponsor ufundował jakieś nagrody. Po zaciętej rywalizacji mistrzami województwa została drużyna suwalskiej dwójki. Tym samym otrzymała prawo udziału w Mistrzostwach Polski, które odbędą się 17 czerwca w Górach.